Kto czytał słowo mało? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, a reszta? Reszta się niedawno dowiedział. Nieprzygotowani. Halo, halo? Tak. To już przygotowaliśmy. Zacznijmy. Dobrze, od tego ja może zacznę od tego, że nazywam się Ania Sosmaturka. To ze mną część z Państwa rozmawiałam przez Facebook w sprawie spotkania. Bardzo jestem zestresowana tym, że muszę mówić oficjalnie, ale bardzo się cieszę, że jest tutaj z nami dr Wojciechowska. To jest naprawdę ogromny zaszczyt tego, że możemy posłuchać tak bardzo mądrej, dobrej i przede wszystkim wykształconej osoby. Także nie chcę dłużej mówić, bo coraz bardziej stres się wzmaga. Wobec tego przekażę już mikrofon pani doktor. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, Aniu. Ania jest przyczyną tego, że my jesteśmy tutaj razem, bo to od niej wyszła inicjatywa zarówno tego spotkania, które okazało się jedynym możliwym miejscem w okolicach Warszawy, ale wina leży również po mojej stronie, bo tym razem ja nie reklamowałam siebie, tak jak to bywało poprzednio. To moja ostatnia podróż dookoła Polski, gdzie przejechałam 20 różnych miejsc, od Piaseczna do południowej, wschodniej Polski, zachodu, północy i tak dookoła. Byłam w 20 różnych miejscach, jechałam różnymi samochodami, a jest tylko jeden rodzaj samochodu i jest nim Mercedes-Benz, gdzie ja mogę przejechać kilka kilometrów i mnie nic nie boli. W każdym innym samochodzie fatalnie się czuję i kiedy wróciłam do domu po tej ostatniej podróży, nie byłam w stanie wejść na drugie piętro do mojego pokoju sypialni. No więc wiele osób mnie pyta, czy nie ma stwardnienia rozsiane. Nie, nie mam stwardnienia rozsianego, ale powód dla mojego chodu bardzo wolnego i kików nordyckich, które bardzo zalecam Państwu, którzy mają mocne, wystarczające ręce, żeby ich używali, bo kiki są znakomite w poruszaniu się. Już teraz stały się bardzo popularne i zdrowi młodzi ludzie wędrują po górach z kijkami nordyckimi. Dlaczego jednak zgodziłam się na to, co Ania proponowała? No po prostu dzieje się coś bardzo niedobrego na tym świecie. To nie jest tylko Polska, ale również inne kraje, gdzie państwo, którzy mają do czynienia z chorobą pod tytułem stwardnienie rozsiane, szukają wyleczenia przy pomocy leku. Czy uda nam się na tym spotkaniu jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz trafić do Państwa głów i serc, że nie tędy droga? Macie Wasze głowy i Wasze serca tak zablokowane, tak przepięknie zareklamowane dla leków, że nie sposób dla osoby, która nie jest medycznie wykształcona, która nie ma wewnętrznej intuicji, jaką ma Ania od dzieciństwa, żeby nie sięgać po ten lek. Dlatego, że postępujecie według schematu, w którym my wszyscy wyrośliśmy.
Ja mam problem zdrowotny, idę do lekarza, lekarz mnie bada, robi badania, daje mi diagnozę, przepisuje lek i ja biorę ten lek. Tylko zwykle te leki służyły nam jakoś. Pomagały nam jakoś. To, co się dzieje w tej chwili, jest bardzo smutne i wymagające od Państwa znacznie więcej niż wizyta u lekarza i kupno leku, które przerasta Wasze możliwości w sposób nieludzki. Pierwsza informacja, jaka do mnie dotarła, to był gospodarz ze wsi, który sprzedał swoje gospodarstwo po to, żeby kupić interferony. A mogę się założyć, że jest przynajmniej jedna osoba na tej sali, która nadal bierze interferon. Mam rację? A kto jeszcze? Dwa, trzy. Ja wziąłam tylko 5 we wrześniu i zrezygnowałam. To nam Pani powie, dlaczego reszty już Pani nie wzięła, bo to jest ogromnie ważne. Jak ludzie sami dochodzą do tego, niekoniecznie słuchając, co ja mówię. Bo my się możemy spotkać i nie spotkać. Wy możecie przeczytać książkę, czy nie przeczytać. Ale ważne jest to, żeby osoba sama doszła do tego, że nie tędy. Pamiętam spotkanie w Wiśle, organizowane przez Małgosię Felgę, gdzie młoda osoba, jak Pani, podniosła rękę i powiedziała: ja już skończyłam z interferonem. Moja wątroba nie tolerowała i wysiadła. Ale ile osób ma taką czułą wątrobę, która będzie krzyczała: zatrzymaj to leczenie, nie tędy droga. Problem polega na tym jeszcze, że przez te wszystkie lata, od 1862, kiedy pierwszy raz zostało opisane stwardnienie rozsiane, my do tej pory nie wiemy, co jest przyczyną tej choroby. Ale bardzo wyraźnie zmienia się spojrzenie na nią. Mogę się założyć, że większość z Państwa zapytana, co to jest za choroba stwardnienie rozsiane, powiedzie mi, to jest choroba demielinizacyjna. Tak? To jest choroba, której układ immunologiczny napada na moją mielinę i niszczy. I to jest mój problem. A ja Pani powiem, nieprawda. Nie to jest podstawą problemu SM. Tak jak nadal nie wiemy, co jest przyczyną i tylko przypuszczamy, że rolę w powstawaniu choroby odgrywają wirusy, bakterie, pasożyty, trucizny chemiczne, fizyczne, psychiczne. Tak, podstawowym procesem chorobowym w stwardnieniu rozsianym jest proces degeneracyjny. I tak jak moje stawy buntują się i degenerują się, tak w Waszym przypadku ośrodkowy, centralny układ nerwowy i jego włókna nerwowe i komórki nerwowe degenerują się. Teraz jeżeli macie w mózgu zdegenerowane włókna nerwowe, to jak one mogą być usunięte? To układ immunologiczny mobilizuje się, niszczy osłonkę, która jest okręcona dookoła tych włókien nerwowych po to, żeby się dostać do nich
i usunąć je z ustroju. Okay? Czyli w tej chwili uważamy, że stwardnienie rozsiane jest chorobą pierwotnie degeneracyjną z wtórną demielinizacją. Ale proces, który Państwa najbardziej interesuje, to jest w jaki sposób tą degenerację zatrzymać, zahamować. A w jaki sposób pomóc układowi nerwowemu, układowi immunologicznemu, obronnemu, usunąć te wszystkie zniszczone tkanki. Do tego potrzebny jest Państwu mocny, efektywny układ obronny. Musicie umieć się bronić. Bronić i walczyć o własne zdrowie. I ta walka może być usprawniona i bardziej efektywna, jeżeli układ obronny jest mocny i efektywny. Proszę Państwa, to było na początku lat 80., kiedy dowiedzieliśmy się o interferonach. Żeby Państwo wiedzieli, jak ogromną nadzieję my wszyscy kładliśmy w interferony. I to miało sens, bo jeszcze wtedy myśleliśmy, że to jest choroba spowodowana przez wirus. Interferon ma działanie przeciwwirusowe. No, był jakiś sens? Był sens. I mój ośrodek w Duluth, Minnesota, gdzie był interdyscyplinarny, międzydyscyplinarny program dla osób ze stwardnieniem rozsianym, był jednym z pierwszych 10 ośrodków dla osób ze stwardnieniem rozsianym, który otrzymał pierwsze 20 porcji dla leczenia osób ze stwardnieniem rozsianym. No i myśmy musieli wybrać tych chorych, myśmy musieli ich przekazać do firmy farmaceutycznej, a potem oni wygrywali. No i ci, co wygrali, dostali ten lek i zaczęli go brać w zastrzykach. No i powoli zaczęliśmy obserwować, co się dzieje. Od początku wiedzieliśmy, że interferon niszczy wątrobę. Ale w trakcie okazało się, że powoduje zwiększenie spastyczności, że powoduje depresję psychiczną. A potem dowiedzieliśmy się, że interferon nie tylko nie zmniejsza procesu chorobowego, nie zmniejsza stopnia niesprawności, ale powoduje zmniejszenie ilości rzutów. A czym są rzuty? A rzuty to jest ten atak układu immunologicznego po to, żeby zniszczyć mielinę i usunąć zdegenerowane włókna nerwowe i komórki nerwowe. Czyli jeżeli macie lek, który nie pozwala waszej wątrobie odtruwać organizmu, zwiększa depresję psychiczną, która powoduje postępowanie procesu chorobowego. Jeżeli jest wam trudniej chodzić, bo
jest zwiększona spastyka. A proces chorobowy trwa. No to będzie postępować. I tak się dzieje, i tak Państwo wiedzą, że u niektórych chorych interferony pomagały w zatrzymaniu rzutów, a u niektórych chorych proces przechodził w postępujący. No te interferony nie były takie bardzo skuteczne, to wszedł Copaxon, który jeszcze mniej pomagał niż interferony. No i wtedy się zaczęło. Rozpoczęła się dla Państwa sprzedaż leków immunosupresyjnych. Co to znaczy leki immunosupresyjne? Co one robią z Waszym systemem odpornościowym? Uspokajają go. Co robią? Uziemiają. Nie możecie się już bronić. I tu jest pies pogrzebany. Bo te wszystkie leki immunosupresyjne powodują zwiększoną skłonność do chorób zakaźnych, do chorób nowotworowych. A natalizumab spowodował ponad 50 przypadków PML, czyli degeneracji mózgu, która prowadzi do śmierci. Stadniny rozsiane od początku zawsze było chorobą chroniczną, która w razie dużego postępu mogła powodować zapalenie płuc. I medycyna nie umiała się z tym dać rady. Odleżyny i też z tym było trudno. Ale teraz leki immunosupresyjne. Sabry, natalizumab, jak go zwał, tak go zwał. Zwykle się nazywają zumab, ale farma doskonale umie zmieniać nazwę i dostajecie Państwo ten sam lek, który się inaczej nazywa, a który tak samo działa. Więc jesteście w sytuacji, jak większość osób z różnymi chronicznymi chorobami degeneracyjnymi, gdzie leki muszą być bardzo rozważne, oceniane przez Was. Jeśli decydujecie się na próbę leczenia, bądźcie przygotowani, że to nie tędy droga. W tej chwili czytam coraz więcej rozmaitych artykułów, z których wynika dokładnie to samo. Wszyscy oczekiwaliśmy poprawy. Wszyscy oczekiwaliśmy pomocy ze strony leku, a każda osoba chora oczekuje od leku wyleczenia. I zapomina, że to ona sama może i powinna zrobić wysiłek, żeby walczyć o własne zdrowie. Jeżeli potrafimy zmobilizować się do prowadzenia zdrowego trybu życia, to co propagują te osoby, które tutaj macie między sobą, które są w Krakowie, w Rzeszowie, w Lublinie, w Poznaniu, w Gdańsku, to macie szansę na autentyczne zdrowie. Jeżeli Państwo tylko liczycie na tabletkę i zastrzyk, to obawiam się, że Wasz sukces jest bardzo pod znakiem zapytania. Sylwia Lowry
która była założycielką Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Stanach Zjednoczonych, a potem stworzyła Międzynarodową Federację Towarzystw w różnych krajach. Była osobą, którą poznałam osobiście w Waszyngtonie, która korespondowała ze mną, która mnie namówiła do Międzynarodowej Federacji. Tam działała. Tam udało mi się dostać do rady tej organizacji, dzięki której dostaliśmy pierwsze $500 dla stworzenia Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego i to towarzystwo powstało w Warszawie. Już przedtem w wielu miejscach ludzie wiedzieli, jak i walczyli o własne zdrowie. Pani Pestko w Lublinie, którą widziałam kilka dni temu. I wiele osób w różnych miastach działa. Tutaj macie Anię. Tutaj macie kilka osób z Warszawy, które wiedzą, którą drogą wędrować po zdrowie. Bardzo żałuję, że nie udało mi się przywieźć do Polski pisemka, które się zawieruszyło w tłumie moich rozmaitych ksiąg. Pisemko z Georgetown University. To jest uniwersytet w Waszyngtonie, gdzie ja powtórzyłam swoją neurologiczną rezydenturę i gdzie uczą studentów, jak mają być lekarzami. Czy wiecie, co było w tym pisemku na okładce? Na okładce była osoba z wbitymi igłami akupunkturowymi. Ta sama akupunktura, która przyszła do nas z Dalekiego Wschodu, która ma tysiące, tysiące lat swojej historii, która usprawnia przepływ energii przez nasze ciało i usprawnia nasze zdolności zdrowienia. To Warszawa jest miejscem, gdzie ta akupunktura jest propagowana, stosowana. To samo się dzieje w Tarnowie, gdzie jest człowiek z znakomitym wykształceniem osteopaty, który stosuje akupunkturę i cały szereg innych ćwiczeń rehabilitacyjnych. Tak jest w Rzeszowie, gdzie jest Polak wykształcony w Chinach i też stosuje cały szereg metod rehabilitacyjnych, w tym akupunkturę. Nam jest potrzebny płynny przepływ energii, żebyśmy mogli być zdrowi. Jak ta energia zaczyna być zablokowana, to i nasze ciała też przestają funkcjonować prawidłowo. Ale dla Was również nieprawdopodobnie ważną dla zdrowego trybu życia jest odżywianie, o czym możemy mówić. Wasze myślenie, które musi być myśleniem pozytywnym, zdrowym, optymistycznym i wasze uczucia, które muszą być pozytywne, przyjazne, pełne miłości bliźniego, bo tędy jest droga do zdrowia. Na poprzednich spotkaniach wielokrotnie mówiłam o młodej Amerykance, która przyszła do mnie z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego i to ona do mnie powiedziała: pani doktor,
Ja wolę meditation instead of medication. Ja wolę medytować niż brać lek. I to jest filozofia Ani. I to jest filozofia. Też Ani. I to są rezultaty. Widzicie ją na wózku teraz, bo było wygodniej dostać się z południowej Warszawy tutaj, na wózku. Ale ja przy trójce dzieci więcej zrobię na wózku. Okay. Ale z tego wózka trzeba ją wykopać i trzeba więcej pracować nad wzmocnieniem przepływu energii i pilnować mięśni, żeby nie zanikały. You don't use it, you lose it, mówi język angielski, czyli jak nie używasz, no to tracisz. Musimy używać nasze mięśnie i nasze głowy, myślenia, nasze serca po to, żeby zdrowić. Powtarzam, to dotyczy nie tylko stwardnienia rozsianego, ale wielu innych chorób degeneracyjnych, do których należy również onkologia. Onkologia to jest następne specjalizacja medyczna, gdzie próbowano i nadal się próbuje leków immunosupresyjnych. A efekt jest taki sam jak z wami, one tylko przyspieszają zabijanie ludzi. Układ obronny, immunologiczny musi być mocny, sprawny, by bronić organizm przed każdym procesem chorobowym. A guzy nowotworowe przychodzą i odchodzą. Robiono badania naukowe raka piersi. Jak to się dzieje z tymi guzkami? Okazało się, że powtarzane badania co kilka miesięcy pokazywały, jak guzek przychodzi i znika, bo układ immunologiczny jest mocny jeszcze na tyle, by go zlikwidować. My musimy bardzo pracować nad tym, żeby nasze siły obronne wzrastały na tyle, żebyśmy mogli widzieć siebie w zdrowiu. I tego wam życzę. Wobec tego zgodnie z tym, jak pani doktor powiedziała, ja też życzę wszystkim zdrowia i liczę, że każdy wyniesie z tego spotkania coś dla siebie. Pani doktor napisała wiele książek dotyczących zdrowia i tego, jak z tym zdrowiem powinno się, co powinno się robić, aby to zdrowie jak najdłużej utrzymywać. Wobec tego, jeżeli ktoś byłby chętny na zakup takiej książki, to ja zapraszam do mnie i będzie możliwość jej nabycia. Ja chciałam bardzo podziękować pani doktor, bo dla mnie to jest osobiście taka chwila, w której znowu zaczynę, dostałam dużo siły, żeby znowu walczyć o swoje zdrowie. Naprawdę bardzo pani serdecznie dziękuję. No, ale my mamy teraz duże audytorium i wydaje mi się, że są osoby, które mają pytania, jakieś problemy, kwestie. Po to tu jestem, żeby starać się przynajmniej odpowiedzieć na nie. Tak, czy mogę? Tak. Byłam na spotkaniu z doktorem neurologiem. To było spotkanie dla chorych na SM. I usłyszałam od niego, może troszkę dalej, że ten, kto nie leczy się farmakologią, żyje o 15 lat krócej. Przeraziłam się, ponieważ choruję 43 lata, ale od 23 lat odrzuciłam farmakologię i nie leczę się po prostu od dawna. Oczywiście preferuję zdrowe odżywianie, no i wszystko co naturalne. Również powiedział, usłyszałam i
też się troszkę przeraziłam, że choroba SM bez rzutów jest dużo gorsza. Szybciej prowadzi do zgonu. Choroba bez rzutów. Że ten, kto nie ma rzutów choroby, już idzie ku dołowi. No i nie, ja nie powiedziałam tego samego. Po co Państwo mają rzuty? Czy to jest lepiej, że nie ma rzutów? Gorzej. Więc ja nie mam rzutów od dawna. Nagadałam się, nagadałam. A Pani uważa, że rzuty to są gorsze? Nie, ja tylko powtarzam, co usłyszałam. No właśnie, no tu jest problem. Co Pani usłyszała? Co Państwo usłyszeli z tego, co mówiłam? No to, co Pani doktor mówiła, to rzeczywiście ten, to nie ma, że rzuty są dobre. Czy ja poużyłam słowa dobre, czy tłumaczyłam, co się dzieje, jeżeli następuje rzut? No, usuwają zdegenerowane neurony. Tak. Przepraszam, dlaczego o tym mówię. Chciałam się utwierdzić, ponieważ moi znajomi chorzy, ci, którzy mają rzuty, za każdym razem czują się coraz gorzej. A ja czuję się wspaniale, mimo że wózek mnie dopadł. Proszę Pani, naukowo wiadomo, że 80% rzutów kończy się bez żadnego pogorszenia. I jeszcze, czy jeszcze jedno? W moim przypadku pewna usłyszałam, że akupunktura już nie ma sensu. Proszę Pani, nic nie ma sensu. My się wydali, że z Pani postawą to w ogóle nie warto żyć. To nie ma sensu. Po co my żyjemy? Nie, Pani doktor. Ja usłyszałam. Po prostu o tym, jak co dochodzą do niej obiegowe jakieś opinie. Tak. Ja nie przedstawiam swojego zdania, czy tylko mówię, co słyszę jako chora na SM. Czy jeszcze Pani doktor polecałaby mi, będąc w takim stanie, czy mogę brać akupunkturę? Pewnie, że tak. Oczywiście, ja na przykład akupresurę stosuję. Przed sekundą Pani powiedziała, że jest szkodliwa. To po co Pani ma stosować akupunkturę? Nie, nie szkodliwa. Ja powtarzam, co mówią lekarze. Podstawą sukcesu jest wysłuchanie lekarzy. Ale jacy lekarze? Się zdarzają. Wiadomo, że... No, ale tacy lekarze nie spotykają się tak jak Pani doktor dzisiaj z nami, prawda? Dlatego mówią indywidualnie do każdej osoby. Nie, to było spotkanie dla chorych z PTSR-u. To był doktor Kotkiewicz, neurolog, taki wybitny, zapraszamy. Ale to wiadomo, że oni, wiesz, farmacja tam po prostu jest propagowana przez PTSR. Czy Pani doktor mogłaby poprosić, żeby wskazała jakieś namiary na akupunkturę w Warszawie? Ja mogę polecić. Tak, dobrze. U Chińczyków. No więc odmówiła mi Pani Lina na Nowym Świecie wiele lat temu. Powiedziała, że u mnie za późno, ja jeszcze wtedy chodziłam o balkoniku, powiedziała, że już mój układ nerwowy rozgałęził się jak psza i nie ma przepływu nerwu i nie będzie robiła. To była znana Pani Chinka od akupresur. Ja mogę kogoś polecić na Abrahama w Mogoli. To koło mnie. No, dziękuję. To potem przekażę. Dobrze. Czy ktoś może chciałby zadać jakieś pytanie Pani doktor? Myślę, że to jest... Ale czy myśmy rozwiązali już Pani wątpliwości? Tak, ja dziękuję. Na pewno? Tak, czuję się umocniona. Oprócz jednej bardzo ważnej rzeczy, którą Pani na koniec powiedziała, usłyszawszy od akupunkturzystki. Proszę pamiętać, dopóki żyjemy, wszystko jest możliwe. I ludzie, którzy leżeli płasko, nie byli w stanie ruszyć się z powodu stwardnienia rozsianego, wstawali. Czy Pani zna wszystkie moje książki? Wszystkich nie. Właśnie, a może Pani przedstawi, jakie to są książki, żebyśmy wiedzieli, czy mamy tam się... Ale chodzi o to, że Państwo mają
historię Zbyrka Rękasa, który leżał jak płoda, ale coś przemyślał leżąc. Coś weszło do jego umysłu, do jego serca, ma bardzo kochającą i wspomagającą żonę. I to jest ważne, jeżeli jest rodzina, w tej rodzinie jest ktoś kochający, ciepły, pomagający, nie robiący za panią wszystkiego, ale zwiększający pani energię zdrowienia. To wtedy pani może wstać z tego wózka, a jeszcze inną osobą jest nasza Joanna. Jaka Joanna z Warszawy? Nie wiem. Właśnie, bo to Grodzicka. Absolutnie. I Joanna Grodzicka przeszła szalony szok emocjonalny. To było stymulującym bodźcem do powstania JSM. Usiadła na wózek inwalidzki, ale z tego wózka cały czas działała nie tylko w Polskim Towarzystwie Trenia Rozsianego, jak też w Międzynarodowej Federacji. No niestety jej sen pogarszał się i tak się pogarszał, że rozłożyła się podobnie jak Zbyrek. Na łóżku, a jeszcze gorzej, bo wymagała pomocy w oddychaniu. Rodzice zabrali ją z Warszawy do Torunia, a w Toruniu ona miała przyjaciół, kleryków. I co ci klerycy zrobili? Modlili się. I klerycy modlili się za nią. I co się stało? Ja dostaję e-mail z Warszawy. Joanna wstała i poszła. Joanna jest w tej chwili karmelitką i kto wie, jak się z nią skontaktować, dowiecie się od niej samej. Napisała książeczkę o swoich wspomnieniach związanych ze sobą. Także... Czytałam i znam, ale pani doktor, ja mam takiego pomocnika, który mnie niszczy. Za to, że jestem chora. Dzień w dzień. No niestety, no ale to ci nic nie pomoże. Tak, i dlatego, no ja się odpominam i jeszcze dlatego żyję i bywam między ludźmi i piszę. Trzeba po prostu no, walczyć. Uzbroić się, opancerzyć, wiesz. No to jestem opancerzona, bo bywam wśród ludzi. Ja nie wiem, czy pancerz to jest dobra forma tego, co my chcemy osiągnąć. Musimy sięgnąć do tego, co przed chwilą wywołało pani oczach łzy, bo my wszyscy mamy jakieś tam dręczące nas wspomnienia i one ciągle w nas budzą tą negatywną energię. Pobudzają do powstawania procesu chorobowego. Nasz układ obronny jest szalenie czuły na to, jak my myślimy, jak my czujemy. Jeżeli jest w pani dobro, jeżeli jest w pani życzliwość, jeżeli jest pani pogodna i radosna i potrafi pani trwać i pracować nad sobą, żeby było lepiej, to będzie lepiej. Dziękuję. Okay. Odpowiedziała pani na moje pytanie. Właśnie. Tylko wziąć rączkę, proszę, bo ja... Mówię, że odpowiedziała właśnie pani na moje pytanie w tej chwili. Nawet bym musiała zadawać. Rozpracować te wszystkie problemy, jakie są w sercu i w pamięci. Bo to są nasi wielcy wrogowie. Musimy potraktować ich na odpowiednio. Ja jestem po to, żeby czynić dobrze. Im więcej tego dobra idzie do innych, tym więcej wraca do mnie. Tak? No tak.
pani doktorem. Zobaczysz to. Zobaczysz, że to spotkanie zakiełkuje i będziesz miała więcej i więcej przyjaciół i ludzi, którzy będą ciebie wspierać, a ty będziesz coraz szersze grono wspierać też w zdrowiu. Czy to jest bardzo dalekie od pigułki i zastrzyku? Na pewno tak. I to jest to, czego mnie się nie udało skończyć. Zaczęłam wam mówić o Sylwii Lori, która napisała do mnie kiedyś w ten sposób. Joanno, stwardnienie rozsiane zbyt skomplikowaną chorobą, żeby można było ją wyleczyć tabletką czy zastrzykiem. Okay. Czyli ani zastrzyk, ani tabletka, a tym bardziej, jeżeli państwo są w stanie poszukać w internecie i dowiedzieć się, jakie są objawy uboczne tego wspaniałego leku, który pan doktor sugeruje. Jest ich coraz więcej i coraz więcej. I coraz droższych i coraz droższych. Jeżeli naprawdę jesteście tacy bardzo bogaci i nie wiecie, co zrobić z pieniędzmi, dajcie je na jakieś rehabilitacyjne działania. Ale ani tabletka, ani zastrzyk to nie jest wyjście ze stwardnienia rozsianego. Co robić podczas rzutu? Podczas rzutu? W długu. Ja muszę to słyszeć mocniej. Czyli ja powiem. Albo mikrofon. Co pani, pani zapytała, co robić podczas rzutu? Co robić, jeżeli występuje rzut? Bo od razu w szpitalu jest stent, tak? Tak, solumedro. Co należy robić w trakcie rzutu? Trzeba jeszcze bardziej pomóc temu układowi immunologicznemu usunąć, to jest do usunięcia, żeby rzut skończył się szybko i dobrze. Tak? No i co państwo robią w trakcie rzutu? Idziemy do szpitala. Ja idę na akupunkturę. Aha. Też? Nie, ja na, do szpitala zawsze jestem kierowana na stery. Po prostu. Ja się już zgłaszam do szpitala w ogóle. Powiem szczerze, że ja już choruję od 2006 roku. Od 2006 roku, czyli już... może tak też zrzucę 9 lat. Nie, ja sobie po prostu radzę sama. Spotykam się ze znajomymi w tym czasie, staram się po prostu, jakby zauważyłam to, co pani mówi i ja dopiero od niedawna zaczęłam czytać pani książki, ale coś jakby, nie wiem, od początku mi mówiła moja podświadomość, że mi się nigdy nie dała namówić na leczenie. Poza tym mam taką zaprzyjaźnioną panią, profesor endokrynolog, która od wielu lat mi powiedziała, że dziecko, dopóki nie musisz, to po prostu się na to nie decyduj, bo to cię zniszczy. I cały czas twierdziła, że muszę bardziej zacząć dbać o to, żeby być zadowolona, żeby spotykać się z znajomymi i jakby nakierować się na pozytywne myślenie. I ja powiem szczerze, że mi od 2006 roku lekarze ciągle mówili, ja dlatego przestałam chodzić, chodzę tylko kontrolnie, dlatego żeby nie było, że w ogóle no, brzydko zapomniałam o tej chorobie. To nie jest tak, tylko że po prostu zauważyłam, że jakby działa na, to, na mnie to negatywnie, więc chodzę, bo muszę raz do roku, ale po prostu nie i staram się iść zawsze z kimś znajomym, żeby po prostu nie słuchać często tych negatywnych opinii osób, które przychodzą i mówią, jak to jest bardzo źle. No i ja wiem, że jest, są momenty, że jest bardzo źle i może być. I moja pani doktor też mnie namawiała na wiele razy na interferony. I była też taka sytuacja, mam w tej chwili 34 lata i mi powiedziała, że już jakby ostatni dzwonek, że albo się teraz zdecyduje, albo w ogóle. Więc ja powiedziałam mojej pani doktor, że ja ją bardzo szanuję, ale żeby uszanowała moją decyzję, że ja po prostu przychodząc przez wiele lat, spotykając te same osoby i
i pewnie większość z nich bierze interferony. Nie widzę cudów. Większość z nich jest na wózkach, jest na okularach, więc myślę, że jakby w tym momencie, kiedy ja jestem sprawna i wykorzystuję swoje życie na maksa, bo mi cały czas mówiono, że tak. Wtedy w 2006 jeszcze nie pracowałam, znaczy pracowałam, ale byłam opiekunką dziecięcą przez 5,5 roku. Stwierdzono, że muszę iść pilnie do pracy, bo za 5 lat to będę musiała iść na rentę, bo nie będę w stanie w ogóle nic. Więc ja się pokłóciłam z lekarzem, to było w Instytucie na Sobieskiego. Pokłóciłam się z lekarzem, że ale dlaczego tak musi ze mną być? Ja w ogóle tego nie zakładam. I rzeczywiście tak było, że ja cały czas, przez ten czas, tak jak za nią rozmawiałam, ja praktycznie w tym czasie, jak się dobrze czuję, się nie oszczędzam. Ja bardzo dużo poświęcam czasu poza domem. Ja nie lubię po prostu w domu siedzieć, więc spotykam się ze znajomymi. Poza tym dużo pracuję, pracuję dodatkowo. Jeszcze powiem, co ciekawe, co 2 tygodnie sprzątam u zaprzyjaźnionych ludzi po 10 godzin w sobotę. Poza tym zajmuję się iPhone'em, chodzę na mnóstwo dodatkowych rzeczy, spotkań, jeżdżę samochodem i powiem szczerze, że staram się w momencie, dlatego nie siedzę w domu, powiem wam, dlaczego ja nie siedzę w domu, tak? Bo ja też przeszłam różne perypetie w życiu, jestem po rozwodzie, w lipcu miałam swój rozwód, więc to też jakby dla mnie było przeżycie. Dlatego nie siedzę w domu, bo zauważyłam, że siedzenie w domu, zwłaszcza samemu, prowadzi do negatywnego myślenia. Więc jeżeli mogę wam jedno doradzić, to żebyście mieli mnóstwo znajomych albo jakieś zajęcia w życiu, żeby po prostu nie doprowadzić do momentu, że macie dużo czasu na myślenie. Bo wtedy, jeżeli my mamy dużo czasu na myślenie, to po prostu jakby nasz mózg naprowadza nas na złe myślenie. No ja tak zauważyłam, przynajmniej po sobie. Że w momencie, kiedy jestem w domu, nawet moja przyjaciółka mi powiedziała, bo wiadomo, no przed rozwodem miałam taki czas, że byłam załamana, siedziałam w domu w ogóle i mówi, Boże, ja Cię nie doprowadzę już do takiej sytuacji, żebyś Ty miała czas siedzenia w domu. Ty po prostu trzeba Cię gdzieś wyciągać, bo Ty jak coś robisz, to po prostu widać, że żyjesz. I rzeczywiście może to jest jakiś klucz do sukcesu, bo moja pani doktor mówi, że moje badania są sobie, a ja jestem sobie. Czyli jakby dwoma torami idziemy, bo na prawda, rezonansie mam mnóstwo zmian, mam białko w płynie mózgowo-rdzeniowym i wiele różnych, a mówię, ja się czuję jak czuję, staram się, znaczy na pewno staram się pamiętać, że mam, no nie da się zapomnieć o tej chorobie, tak, wiadomo. Ale jakby często mam tak, że zapominam w ogóle, że coś takiego jest, w moim życiu i na przykład w moim przypadku wiem, że dużo pomaga, bo moja mama dużo się modli za mnie i myślę, że to też jest klucz do sukcesu. To dziękuję bardzo. Może w międzyczasie ja coś powiem. Ja, jak być może większość osób, jestem w trakcie takiej diagnozy. I wiem dobrze, co jest przyczyną tego, jeżeli okaże się, że mam zwarcie rozsiane. Właśnie to myślenie, o którym mówiłaś. Przez okres ciąży siedziałam w domu, nie to, że cały czas sama, bo mam męża, który ze mną spędza czas, ale i tak jak pracowałam w dwóch pracach, to wiadomo, że tego czasu spędzaliśmy mniej razem. Jestem taką dosyć depresyjnie nastawioną do życia, znaczy inaczej. Byłam taką osobą, teraz staram się to wszystko zmienić. Też wiele w życiu przeszłam i myślę, że to było moje przeżycia i dzieciństwo i wiele różnych rzeczy. Wpłynęło na to, że być może